We've been coming along the way. We've been talking about the church here in Lutzron. Jadąc do was, całą drogę rozmawialiśmy o zborze ustrojskim. And we realized that I've been coming here for 19 years. I policzyliśmy 19 razy, 19 lat już jeżdżę do was. That's a long time. To jest bardzo długi czas. And I'm so amazed you're still coming to hear me. Jestem bardzo poruszony, że ciągle przychodzicie, aby mnie słuchać. Amen. When you hear Abraham, you should run away and stay home. Może już powinniście zostać w domu, kiedy słyszycie, że Abraham jest w kościele. We have heard him so many times. Tak, i tak wiele razy już go słyszeliście. And but so amazingly you're all here. Ale jestem wdzięczny Bogu za to, że tak wielu was tu jest. And I'm so happy to be here in this church, one of the first churches I came and ministered when I came to Poland. To jeden z pierwszych zborów, który odwiedziłem podczas mojej pierwszej wizyty w Polsce. I look back and I think 19 years, what all the things that have happened in 19 years. Tak pomyślałem sobie, jadąc do was, ile rzeczy wydarzyło się przez 19 lat. Amen. So many things. God's hand has been upon our life in a wonderful way. Tak wiele rzeczy miało miejsce. Boża prawica była nad nami przez ten cały czas. Amen. We have grown. We are only a few churches 19 years ago. 19 lat temu nie było w Indiach tak wiele zborów. Maybe about 400 churches. Może 400-500 zborów. And here 19 years have passed by. 19 lat minęło. And that ministry has grown from 400 to 4,600 churches. I od 400 zborów przez te 19 lat urośliśmy do 4,600 zborów. Amen. And God has been so good to us. I Bóg był dobry dla nas. And you, every time when I came, you supported our ministry, you prayed for us. Zawsze kiedy przyjeżdżam do was, obiecujecie modlitwę i także wsparcie finansowe. And you still continue to support us. I ciągle to robicie. And I'm so kontynuujecie. Grateful. I'm so thankful to pastor and the church for your continuous standing with us as a partner and blessing us. I osobiście dziękuję pastorowi i całemu zborowi za partnerstwo w służbie, którego nam udzieliliście. People in the church who support our pastors every month. Są tutaj osoby w tym zborze, które wspierają pastorów co miesiąc. Our orphan children, nasze sieroty w naszych sierocińcach. And I want to thank you on behalf of every one of them. I w imieniu ich wszystkich bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Because your generous and sacrificial giving has made such a big difference in the lives of those people. Wasze hojne, szczodre ofiary czynią różnicę w życiu tych ludzi. The only thing is, you should continue to support us. Oczywiście proszę, abyście to kontynuowali. You should continue to help this ministry. Abyście trwali w tym wspieraniu naszej służby. Because we have not stopped the work in India. Bo nie zatrzymaliśmy naszego dzieła misji w Indiach. As a matter of fact, we are growing more and more every year. A tak naprawdę rozciągamy ją i powiększamy co roku. More and more challenges. Coraz więcej wyzwań. More and more persecutions. Coraz więcej prześladowania. More and more problems we face. Coraz więcej trudności, które mamy. But even then we continue on the call of God upon our lives. Ale nawet mimo tych wszystkich rzeczy ciągle nasza służba rośnie i się rozwija. Because I believe with all my heart India needs Jesus Christ. Dlatego tak jak zawsze podkreślam, wierzę całym moim sercem, że Indie potrzebują Pana we Jezusa. Know that God loves people. Wiemy, że Bóg kocha ludzi. We know that Jesus came to save people. Wiemy, że Jezus przyszedł, aby zbawić ludzi. Amen. I was looking at the passage that is written here in your church. Patrzyłem na wasz werset, który macie wypisany na waszej frontowej ścianie. And that verse says like this. I ten werset brzmi: His ways will be known to the whole earth. Że Bóg jest miłościwy dla wszystkich ludzi. And his salvation among all the nations. I że zbawienie ma dotrzeć do wszystkich ludzi. That's what that verse says. Tak naprawdę tak brzmi ten werset. It says that our prayer is that his salvation should be known in all the earth. Moją modlitwą jest, aby to Boże miłosierdzie, zbawienie dotarło do wszystkich ludzi na ziemi. Every time when I come here,
Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do was, every time the pastor take an offering, zawsze kiedy pastor prosi was o złożenie ofiary na misję, what you are doing is you are making his salvation known among the nations. To wtedy poprzez te środki finansowe stwarzacie możliwość głoszenia Ewangelii, a tym samym ludzie mają możliwość dostąpić zbawienia w Indiach. The salvation known in India. Zbawienie musi być poznane w Indiach. Amen. Amen. If God loves people, jeżeli Bóg kocha ludzi, God must love India very much. To także musi kochać bardzo Indię. Because we have got a lot of people. Bo tam jest bardzo dużo ludzi. Amen. Amen. 1.25 billion people. Obecnie 1,250,000,000 mieszkańców. 1/6 of the world's population live in my country. 1/6 populacji całego świata żyje w moim kraju. A nation that do not know Jesus Christ. Naród, który nie zna Jezusa Chrystusa. Millions of people have never heard the name of Jesus. Miliony ludzi jeszcze nie słyszało o Jezusie. People are living and dying in their sins. Ludzie żyją w grzechu i odchodzą z tej ziemi w grzechu. People are going to hell because they don't know Christ. Idą na wieczne potępienie, nie znając Jezusa Chrystusa. I believe it is our responsibility to take the gospel to those dying people. Wierzę, że to jest moją i naszą odpowiedzialnością zanieść Ewangelię tym ginącym ludziom. What is the gospel? Co to jest Ewangelia? Gospel is the only good news in the world. Ewangelia jest jedyną dobrą nowiną na tej ziemi. Gospel means sinner to become a child of God. Ewangelia oznacza grzesznik, który staje się dzieckiem Bożym. Gospel means people who are dying in their sins, who are going to hell, can go to heaven. Ewangelia znaczy, że ludzie, którzy umierają w grzechu, idąc do piekła, mogą pójść do nieba. Because Jesus came. Bo Jezus przyszedł. But they don't know. Ale nie wiedzą o tym. They have no idea that the Son of the Living God came. Nie wiedzą o tym, że Boży Syn z nieba przyszedł, aby zbawić. They don't know that he came just for them. Nie wiedzą o tym, że przyszedł dla nich. He came and died for those people. Że przyszedł i umarł za ich życie. It is our responsibility to take the gospel. I to jest moją odpowiedzialnością, aby zanieść tym ludziom Ewangelię. To tell them that they don't need to live and die in their sins. Powiedzieć im, że nie muszą żyć w grzechu i umierać w grzechu. But there is a way for them. Ale że jest droga dla nich. The Son of the Living God came just for them. Że Syn Boży przyszedł dla nich. So that's what we are trying to do. I to robimy cały czas. Climbing through the mountains, going through. Podróżujemy przez różne góry indyjskie. The hard places. Jedziemy do najtrudniejszych miejsc. Facing every attack of the enemy. Mierzymy się z różnego rodzaju atakami wroga, diabła. Facing every persecution that comes upon our life. Bierzemy na siebie prześladowanie, które jest skierowane na nas. Not only just me. Nie tylko ja. Our thousands of pastors. Tysiące pastorów, którzy służą w moim kościele. They are facing the attack and continue the work of God in India. Biorą na siebie wszystkie ataki i dalej kontynuują Boże dzieło. India must be saved. Indie muszą być zbawione. Every Indian must come to know Jesus Christ. Każdy Hindus musi usłyszeć o Jezusie Chrystusie. And that's the only reason I come to this country year after year. I tylko z tego powodu przyjeżdżam także do waszego kraju. I'm coming here with a challenge, with a burden that I want to share with everyone. Przyjeżdżam po to, by dzielić się wyzwaniami, a także brzemieniem, które noszę. Asking you to help us. I proszę o pomoc. Asking you to pray for us. Proszę o modlitwę. Asking you to stand with us. Proszę, abyście stanęli z nami. There is a nation outside your oceans that need Christ. Aby ten naród, który jest daleko za oceanami od was, mógł usłyszeć o Chrystusie. Amen. Amen. And God will bless you. I Bóg będzie błogosławił. Amen. Because that's all we do. To jest to, co robimy. We can't give you anything back to whatever you are doing. Nic nie możemy dać wam w zamian. But we will all pray for you. Ale u nas w kraju modlimy się o was. The Christians in India are good praying people. Chrześcijanie w Indiach to ludzie modlitwy. We fast and pray every day. Każdego dnia ludzie poszczą i modlą się. We pray all night in the different days of the week. Mamy w różnych dniach tygodnia nocne modlitwy za narodami, które nas wspierają. We have got a large prayer ministry in our organization. Mamy bardzo
dynamiczną i wielką służbę modlitewną w naszym kościele, w naszej denominacji. My wife leads a prayer ministry among the ladies. Moja żona jest odpowiedzialna za służbę modlitewną kobiet w naszym kościele. And we have 1400 prayer groups all over India. Mamy 1400 grup modlitewnych rozsianych po całych Indiach. And when I say we pray for you, kiedy modlimy się o was, what I'm trying to tell you is there will be 10,000 women praying every day for you. Chcę, abyście wiedzieli, że modli się o was 10,000 kobiet dziennie. They don't know where Poland is. Wiele z nich nie wie, gdzie leży Polska. Most of them don't even know how you look like. Wiele z nich nie może sobie nawet wyobrazić, jak wy wyglądacie. But they pray for the Christians in this country. Ale modlą się o zbory i chrześcijan w tym kraju. We pray God's blessing upon your life. Wyznają Boże błogosławieństwo nad waszym życiem. Can you imagine 10,000 people praying to God, saying, God bless the church in Ulstra. Wyobraźcie sobie, że 10 tysięcy kobiet modli się jednego dnia, aby Bóg błogosławił zbór w Ustroniu. What can God do? He has to bless you. Co Bóg ma zrobić? Chyba nic innego, jak pobłogosławić was. Amen. Stop, stop. I will bless them. Może Pan z nieba mówi, tak, będę błogosławił im. But we won't stop. We'll continue to pray. Ale my będziemy ciągle się dalej modlić, aby to błogosławieństwo było większe. And God will richly bless you. Aby bogato was Bóg błogosławił. Amen. All our orphanages are all doing good. Nasze sierocińce działają, funkcjonują dobrze. 17 orphanages. 17 sierocińców. Hundreds of orphan children. Setki dzieci sierot, które przygarnęliśmy. Thousands of destitute women we are taking care of. Tysiące porzuconych, wyrzuconych z domu kobiet, którymi się opiekujemy. We are teaching them in our sewing schools. Uczymy je w naszych szkołach krawiectwa. We have got 70 sewing schools all over India. Mamy 70 szkół krawiectwa rozsianych po całych Indiach. And all the various ministries. I wiele różnych agent służb, które mamy w kościele. Everything that we do is for only one purpose, that people should know Jesus Christ. I wszystko, co robimy, robimy tylko w jednym celu, aby ludzie mogli poznać Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. We need your help. Dlatego potrzebujemy wsparcia. I say this every year. Co roku wam to powtarzam. Maybe many of you heard this so many times. Może niektórzy z was słyszeli to już tak wiele razy. But just because you heard it many times, the truth remains that we need help for all these needs. I może właśnie dlatego, że słyszeliście, czy było to słyszane tak wiele razy, ta prawda gdzieś jest w waszych sercach. We need you to support our pastors. Potrzebujemy wsparcia dla pastorów. There are hundreds of pastors who need financial help. Z powodu powstawania nowych zborów mamy setki pastorów, którzy szukają pomocy, aby mogli żyć. Pomocy na życie. They are beaten up. Są prześladowani, bici. They are persecuted. Są w ogniu prześladowania. They go through starvation. Czasami głodują. Their children starve. Dzieci głodują. And we try to help them. Ja próbuję im pomóc. So we ask all the time, become a sponsor of one of these. Dlatego tak często powtarzamy, zostań sponsorem pastorskiej rodziny. So you might ask me, what kind of the pastors are these? Może pytacie, jaki rodzaj to pastorów. Why do I need to support these people? Dlaczego mam wspierać jakąś rodzinę pastorską? They are the greatest dedicated men in the world. Gwarantuję wam, że to są bardzo oddani i poświęceni w służbie Bogu ludzie. They're working in a very small village somewhere. Niektórzy z nich służą w bardzo dalekich, głębokich, małych prowincjach. They went there because nobody has gone to that place. Oni tam pojechali, dlatego że nikt tam nie chciał jechać. They're establishing the churches so that people can come to know Jesus. Oni tam zakładali zbory, aby ludzie usłyszeli o Jezusie Chrystusie. Who are these pastors? Kim są ci pastorzy? Why should I support them? Dlaczego mamy ich wspierać? Let me tell you about a young man. Opowiem wam o młodym człowieku, pastorze. When he was just 20 years old, gdy miał 20 lat, he got saved. Nawrócił się. Filled with the Holy Spirit. Został napełniony Duchem Świętym. And he wanted to go into the ministry. I bardzo poczuł powołanie do służby. So I brought him into my Bible school. A więc zaproponowałem mu szkolenie w szkole biblijnej. He studied the Bible. Aby mógł poznać Biblię. And after he graduated, a po roku studium otrzymał dyplom ukończenia. I got him married to a nice young lady. Poznał młodą dziewczynę, pobrali się. And I sent them to a place to do the work of God.
I po ślubie posłaliśmy ich w nowe miejsce, aby zaczęli pracę pańską. They went and started looking after the church I started. Tam już był malutki zbór bez pastora. A very hard place. Bardzo trudny rejon the na ewangelizację. Area is covered with terrorists. Cały rejon jest pełen organizacji terrorystycznych, hinduskich organizacji and terrorystycznych. They were blowing up the police stations. Oni atakują posterunki policji. Bombing the places. Rzucają bomby na różne miejsca. And they were working in the midst of all of them. I oni tam podjęli się służby. And he started sharing the gospel with some of the terrorist people. I miał możliwość, więc zaczął głosić Ewangelię tym członkom gangów terrorystycznych. And several of them got saved. I wielu z nich nawróciło się do Boga. They left the way of terrorism and they started coming to church. Opuścili organizacje te terrorystyczne i zaczęli przychodzić do zboru. One by one the people started coming. Jeden po drugim zaczęli przychodzić do kościoła i rzucali to dzieło terrorystyczne. And the leader of the group found out that some of his people are become Christians. I ten przywódca tej organizacji terrorystycznej odkrył, że ludzie się nawracają i zaczynają chodzić do jakiegoś zboru. He got very angry. Zaczął się denerwować i był bardzo zły. He kidnapped the pastor. Zlecił porwanie pastora. And they took him to the jungle. A więc zabrali go do dżungli, do takiego lasu, gdzie mieli tę bazę terrorystyczną. All the terrorists sitting there with their guns and all that. I cała ta organizacja tych przywódców terrorystycznych siedziała w jednym pomieszczeniu z pistoletami w swoich rękach. So the leader said to him, i wtedy ten przywódca powiedział tak. I hear some of my people are coming to your church. Słyszałem, że niektórzy członkowie mojej organizacji stali się chrześcijanami i chodzą do twojego zboru. So we are all here. A więc my tu jesteśmy teraz. We want to know about your God. Tell us. A więc powiedz nam o tym twoim Bogu, którego ty głosisz. And my young pastor picked up his Bible. I ten młody pastor wziął Biblię. And he started preaching the gospel to i zaczął głosić im Ewangelię. And he told them there is no way without Jesus. I głosił odważnie, że nie ma życia bez Jezusa. If you will live in sin, then you will go to hell. Jeżeli będziecie żyli dalej w grzechu, idziecie do piekła na wieczne potępienie. And give your heart to the Lord Jesus Christ. Jest tylko jedna możliwość, oddać swoje serce Jezusowi. And as he was preaching, the leader was getting convicted in his heart. I kiedy on to głosił, to ten przywódca zaczął być w jakiś sposób poruszony w swoim sumieniu. And he said, stop, stop, no more. I zaczął krzyczeć, przestań, przestań, nie chcę tego słuchać. And he pulled his gun and he shot him. Wyciągnął pistolet i zastrzelił go przed tymi wszystkimi swoimi współpracownikami. My young pastor fell down and died on the spot. Ten młody pastor upadł na ziemię, od razu zginął, natychmiast zginął. His young wife and two children. Jego młoda żona i dwójka malutkich dzieci pozostały. I said to the wife, do you want to go away from here? Zapytałem żonę, czy mam cię stąd zabrać z tej miejscowości, z tego zboru i przenieść cię. Should I take you to a protected place? Może w bardziej bezpieczne miejsce. This is what she said. A ona powiedziała tak. No, pastor, I want to stay here. Nie, pastorze, ja tu chcę być. She said, I want to continue what we started with my husband. Ja chcę kontynuować służbę, którą rozpoczął mój mąż. I believe there's a lot of people need to be saved here. Wierzę, że jest tutaj wielu ludzi, którzy potrzebują Jezusa. Jestem tu potrzebna. So they're still continuing living there and working for God. A więc została tam ze swoimi dziećmi i pomaga w zborze, gdzie pastorem był jej mąż. Just one story of one man. To jest jedna historia z życia pastora. Hundreds of people. Setki mam takich pastorów. Hundreds of pastors dedicated everything and working for God. Oni pozostawili wszystko, oddali się służbie i służą Panu Bogu w swoich zborach. And after all these sufferings, cierpią wiele razy strasznie. I believe with all my heart they have got the right to have the basic needs of life. A ja wierzę, że mają prawo otrzymać zaspokojenie podstawowych potrzeb. I believe that they need some food on the table. Wierzę, że potrzebują posiłku, aby mogli zjeść jakiś posiłek codziennie. I believe their children should not starve. Wierzę, że dzieci ich nie powinny głodować. I think that they should have a small place to stay. Że powinni mieć jakieś małe miejsce, w którym mogliby mieszkać. That's why I ask you to support us. Dlatego potrzebujemy tego wsparcia dla nich. There are hundreds of people who need help. Setki takich pastorów potrzebuje wsparcia. I want you to ask yourself, how can I help? Może
trzeba ponownie zadać sobie pytanie, jak ja mógłbym pomóc. How can I help a pastor and family in India? Jak ja mógłbym wesprzeć pastora w Indiach? All we need to do is make some sacrifice. Może by trzeba było coś poświęcić, czegoś zrezygnować. Put that little money aside every month. Może odłożyć coś każdego miesiąca. That'll make the difference of these pastors in India. A to, co odłożę i przekażę na pomoc, zmieni życie jakiegoś pastora i jego rodziny. I want you to pray. Ask the Lord. A więc jest to kwestia pomodlenia się i zapytania Pana. If the Holy Spirit can mix in your heart, please come and talk to Pastor Leszek. Jeżeli Duch Święty by coś powiedział do twojego serca, czy dał ci przekonanie, to przyjdź do pastora Leszka po nabożeństwie. We'll be waiting at the end of the service. Będziemy tutaj jeszcze chwilę po nabożeństwie. I brought some pastors' photographs with me. Mam ze sobą kilka fotografii rodzin pastorów. You can decide and take a photo with you. Możesz wziąć takie zdjęcie pastora i jego dzieci ze sobą. And start praying for them so that you're giving. And your prayers will make a difference. Możesz wtedy nie tylko mu pomóc finansowo, ale modlić się o niego każdego dnia. Recently we had a very big rain and floods in India. Nawiedziły Indie ogromne powodzie w ostatnich tygodniach. Jeśli było to w waszych wiadomościach, to widzieliście. Never in the last 100 years. Przez ostatnie 100 lat nie pamiętają takich powodzi. All our dams were broken. Wszystkie zapory, które były w południowych Indiach wodne, zostały zerwane i wylały wody. All the rivers were overflowing. Wszystkie rzeki wylały. Hundreds of villages have been washed out. Setki wiosek zostało zmytych z powierzchni ziemi. More than 1,000 people died. Ponad 1,000 osób utonęło. 1 million people have lost their homes. Milion ludzi straciło całkowicie doszczętnie swój dobytek. They're all in some of the small schools and places where they're staying. Oni zostali przeniesieni do różnych szkół i obozów przetrwania tam, gdzie przebywają. I was talking to my wife last night. Wczoraj dzwoniła moja żona. She was telling me the horrible stories. Opowiadała o strasznych przeżyciach, które mają ci ludzie. Because the water has washed away everything. Dlatego, że wody zabrały wszystko. The people who are able to make it to the camps that they are there. And they've got nothing except the clothes that they are wearing. A więc uciekli do tych obozów przetrwania tylko w tym, co mieli na sobie, nic więcej. They've got nothing to change. Nie mają ubrania na zmianę. Now days have passed by. Już minęło kilka dni, kilka tygodni właściwie. Even getting some food is a big thing. Nawet jedzenie jest problemem. So she was telling me, we got to help these people. I moja żona mówi do mnie przez telefon, musimy im pomóc. So I instructed her to start making some family packets. A więc wydałem zarządzenie dla moich pastorów, liderów z New Delhi, aby zaczęli przygotowywać paczki dla tych osób. Mainly some clothes for the women, because they got nothing. They're wearing the same clothes for days. Szczególnie dla kobiet, nie mają bielizny na zmianę, są w tych samych ubraniach już od tygodni. And clothes for the husband and clothes for the children. Ubrania dla mężczyzn, dla dzieci. And I said to them, ask them to get this so that the people can be helped. Poprosiłem, aby pakowali takie paczki i wozili tam w te rejony powodzi. Thousands of our own people are without any help. Tysiące ludzi zostały bez pomocy. The pastor said they you will take an offering at the end of the service. Pastor mówił, że będzie kolekta na koniec. And tonight I want you to give a generous offering. A więc zróbcie to szczerze i hojnie. Give sacrificially so that let me take that money and help pozwólcie, these people. Pozwólcie, że zabiorę wasze ofiarę, czy waszą ofiarę, aby im pomóc. And God will bless you. I wierzę, że Pan pobłogosławi. Amen. Amen. Our God is a good God. Bóg jest dobrym Bogiem. If there is a flood or no flood, our God is always good. Czy jest powódź, czy powodzi nie ma, Bóg jest dobrym Bogiem. Our people are still worshiping, singing in the schools, in the camps. Doszły do mnie wiadomości, że chrześcijanie w tych obozach przetrwania i szkołach cały czas śpiewają pieśni na chwałę Bogu. They have lost everything. Stracili wszystko. But they have not lost their joy for God. Ale nie utracili radości, którą mają w Panu. They're still singing and worshiping our living Savior. Ciągle śpiewają i uwielbiają Boga tam, w tym miejscu, gdzie są because ulokowani. The truth is God is always good. Bo prawda jest taka, Bóg jest zawsze dobry. Do you believe that? Wierzycie w to? He's not only in the good times, but even in the bad times. Nie jest Bogiem dobrym tylko w dobrym czasie, ale jest Bogiem dobrym w złym czasie. Our God never walks away from us. Bóg nigdy nie opuszcza nas. He never leaves us. Nigdy nas nie zostawi. And that is a God that we serve. I takiemu Bogu służymy. Jesus always there to be on our side.
Pan Jezus zawsze jest po naszej stronie. Continue to pray. Módlcie się o nas także. Help us to meet the needs. Pomóżcie zaspokoić potrzeby. Come and talk to Pastor Leszek and he'll be happy to help you. Porozmawiajcie z nami po nabożeństwie, ze mną osobiście, aby wam wskazać, jak pomóc. And God will bless you. I niech Bóg was błogosławi. Amen. Amen. Hallelujah. Well, I feel like preaching a little bit. A teraz czuję, żeby coś powiedzieć z Bożego Słowa. Is that okay? Mogę? Eight people are saying amen. 8 osób mówi amen. I to tak cichutko jeszcze. So all the rest of you can go there. A więc no, reszta chyba może iść do domu. Okay, can I ask you one more time? Czy mogę jeszcze raz zapytać? Well, are you willing to hear me preach? Czy chcecie posłuchać Słowa Bożego? Amen. Oh, they're here. Oh, wielu jest. Amen. Maybe you should try one more time. Może jeszcze raz zapytam. Can I preach again here? Mogę powiedzieć kazanie teraz? Amen. Hallelujah. Hallelujah. I thought after 19 years you don't want me to come back. Może po 19 latach już nie chcecie, abym mówił. Amen. Well, for the next few minutes when I'm going to talk, przez kilka minut tego nabożeństwa chcę mówić. I just forget about India and other things. Zapomnijcie na moment o Indiach. I wanted to hear what the Lord wants to speak. Chcę, abyście posłuchali, co Bóg chce do was powiedzieć. Amen. Amen. Because God has given me a message for you. Bo Pan dał mi słowo dla was. And God will speak to you. I wierzę, że Pan będzie mówił. I want you to open your hearts. A więc muszą być otwarte serca. May the Lord touch you in a very special way tonight. Niech Pan dotknie nas w szczególny sposób. Amen. I'm going to start from a very familiar verse. Chcę przeczytać bardzo znany werset. And I'm going to share with you a message that God has given to me for Ulstra. I wierzę, że podzielę się z wami przesłaniem, które Pan dał mi dla zboru Betel w Ustroniu. Amen. Amen. It is in John's Gospel, chapter 21. Jest to słowo z Ewangelii Jana, 21 rozdział. And we are going to read one verse. Przeczytamy jeden werset. If I wish I could read the whole chapter, but we don't have the time. Moglibyśmy przeczytać cały rozdział, ale nie mamy czasu. Przeczytamy tylko jeden werset. So we'll just read one verse, verse 15. Przeczytamy werset 15. And we read here like this. I czytamy tak. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? And he said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu, paś owieczki moje. The last encounter of Jesus Christ with Peter. To jest ostatnie spotkanie, osobiste, bliskie spotkanie Jezusa z Piotrem. Jesus has risen from the dead. Pan Jezus powstał z martwych. He has revealed himself to his disciples. A więc objawił się swoim uczniom. Not once, several times. Nie raz, kilka razy. But there is a problem. Ale był pewien problem. Like in the life of Peter, jak w życiu Piotra. Peter is not able to adjust with the resurrected Christ. Piotr ma problem utożsamić się ze zmartwychwstałym Jezusem. Not only that, nie tylko to. Even the other disciples, nawet inni uczniowie, though they met with him, którzy się z nim spotkali, they touched him, dotykali go, they hugged him, przytulali go. They are so happy that he rose from the dead. Są szczęśliwi, że powstał z martwych. But they were finding it difficult to relate with Jesus Christ. Ale mają jakiś problem, jakby tak związać się z Jezusem. And especially Peter thinks like this. Szczególnie Piotr, on myśli tak. I'm not fit to be a disciple. Ja nie nadaję się do tego, by być uczniem. Because he denied Jesus Christ. Pamiętamy, on zaparł się Jezusa. Just in front of a servant girl. Przed młodą dziewczyną służącą wśród ludzi. Though Jesus was warning him, you will do this. Pan Jezus go ostrzegł, że tak będzie. But he could not stop it, but he still denied Christ three times. Mimo że wiedział o tym, zaparł się Jezusa trzy razy. So though Jesus has risen from the dead, a więc Pan Jezus powstał z martwych, he has not said anything about this to Peter. Nic nie wspomina Piotrowi o tym. He has not talked about him denying him. On nie wraca do tematu zaparcia się. So Peter is carrying a hurt within himself. A więc wyobrażam sobie, że Piotr nosi takie zranienie w swoim wnętrzu. So it seems like that Peter needs inner healing. To
To tak wygląda, jakby Piotr potrzebował takiego wewnętrznego uzdrowienia. So with all these thoughts going through, myślę, że przez jego umysł przechodziło wiele myśli. With all the things that are in the heart, wszystko, co czuł w swoim sercu. Finally Peter decides, w końcu Piotr decyduje. Peter is saying, i mówi, I'm going to fish. Idę z powrotem łowić ryby. Because that's what he was. Był wcześniej rybakiem. Before he met Jesus Christ. Nim spotkał Jezusa i poszedł. The first meeting of Jesus with Peter was in Luke chapter 5. Pierwsze spotkanie Piotra z Jezusem, Szymona Piotra z Jezusem, jest opisane w Ewangelii Łukasza 5 rozdział. That's where Jesus met with them. Wtedy spotkał Jezus Szymona. You remember the great miracle of the multitude of fishes. Pamiętacie tą historię rozmnożenia ryb i ten wielki połów. Now 3.5 years have passed by. Oto minęło 3.5 roku. They left everything and followed Jesus Christ. Opuścili wszystko, zostawili sieci i łodzi, po łodzie poszli za Jezusem. They saw amazing wonders and miracles done by Jesus. Widzieli niesamowite cuda, które Jezus czynił na ich oczach. They watched him suffer at the cross. Widzieli, jak cierpiał na krzyżu. And above all, he rose from the dead. I po tym wszystkim powstał z martwych. Now Peter thinks, well, I think I don't fit with him. I wtedy myślę, Piotr postanowił, że nie nadaje się do tego, by być uczniem Pana. So Peter said, I'm going for fishing. Idę z powrotem łowić ryby. He was not inviting anybody. Nikogo nie zaprasza ze sobą. Because of what he was going through. Ale to, co on przeżywał, przez co przechodził. Because of the hurt that he was carrying. Z powodu zranienia i błędu, który popełnił. Because he was feeling that he's unfit to follow Jesus. Tak czuł wewnątrz, że nie pasuje do tego, by iść za Jezusem i mu służyć. And he said, I'm going for fishing. Idę z powrotem łowić ryby. You know, when you are some kind of a leader. Wiecie, kiedy jesteś jakimś tam liderem, coś robisz, you should always remember this. Zawsze powinieneś pamiętać. Whether you're going to do good things or bad things, there'll be few people follow you. Czy będziesz postępował dobrze czy źle, zawsze kilka osób pójdzie z tobą. So the leader should be always careful. A więc przywódca, lider zawsze musi być ostrożny i musi dbać o siebie. Whatever you're going to do, there'll be people following you. Bo nieważne co zrobisz, zawsze będą jacyś ludzie, którzy pójdą z tobą czy za tobą. And immediately John and others said, we're also coming with you. I natychmiast, choć Piotr nikogo nie zapraszał, Jan i inni mówią, idziemy z tobą. Amen. They went to fish. Wszyscy poszli z powrotem łowić ryby. And very interestingly, it was a bad day. I to jest interesujące, to był zły dzień. It was the same kind of a day that was in Luke chapter 5. Był to podobny dzień do tego dnia z Ewangelii Łukasza, 5 rozdział. You remember when Jesus was talking to Simon? Pamiętacie, jak Pan Jezus rozmawia z Szymonem? He said, cast your net into the deep. Powiedział mu, zarzuć sieci na głębie. And you know what Peter said? A wiecie, co Piotr powiedział? Lord, we have been toiling all night. Panie, całą noc łowiliśmy. That means laying the net, pulling it up, going to another place, putting the net. All night. To znaczy, że rzucaliśmy sieci z jednej strony, później z drugiej strony, później w innym miejscu, całą noc. And he said, we could not even catch one little fish. I Piotr mówi, nie mogliśmy złapać nawet małej rybki. It doesn't happen to any fisherman. To nie dzieje się rybakom takim jak oni. If you are fishing all night, at least you should catch some small fish. Jeśli łowisz, zarzucasz sieci całą noc, to przynajmniej jedną małą płotkę powinieneś złowić. But they could not catch one fish. Ale oni nie złowili niczego. That was a bad day. To był zły dzień. Amen. But Jesus came into their life. Ale Pan Jezus przyszedł do ich życia. But Jesus stepped into his boat. Jezus wszedł do ich łodzi. Jesus preached to the people. Jezus głosił z łodzi do ludzi. And Jesus told him to launch into the deep. I Jezus kazał im wypłynąć na głębie. And we know the story. Znamy tą historię. That they got the multitude of fish. Że kiedy zarzucili sieci na słowo Jezusa, złowili mnóstwo ryb. The bad day became a day of miracle. Oto zły dzień został przemieniony w dzień cudu. Now 3.5 years gone. Minęło 3.5 roku. Jesus is not there. Jezusa nie ma wśród now nich. They leave Jesus and they're going for fishing. Zostawiają Jezusa i idą na ryby. And what happened? I co się dzieje? It was another bad day. I znowu mają zły dzień. They could not catch any fish. Nic nie mogli złowić. Amen. Friends,
Never go without Jesus. Przyjaciele, taka rada, nigdy nie idźcie nigdzie bez Jezusa. Even if you walked with Jesus for 3.5 years. Nawet jeśli już chodzisz z Jezusem 3.5 roku. It will not make any difference in your life. To nie zmieni niczego. Only if Jesus is with you. Jeżeli Jezus jest z tobą. Your life will be a blessing. Twoje życie będzie pod błogosławieństwem. Only if Jesus is with you. Tylko kiedy Jezus jest z There'll tobą. Be fishes waiting for you. Będą ryby czekały na ciebie. But if you go without Jesus. Ale jeśli idziesz bez Jezusa. Your past experience with Jesus will not matter anything at all. Twoje przeszłe, dawne przeżycia z Jezusem nic nie będą znaczyły. Amen. They could not catch anything. Nic nie mogli złowić. Where Jesus has to ask, have you got anything? Did you catch anything? I Pan Jezus ponownie przychodzi do nich i mówi: złowiliście coś? Macie coś w sieci? They said, no, Lord, no, we didn't. Oni mówią: nie, nic nie mamy, Panie. Amen. You know, when we drift away from Jesus. Bo wiecie, kiedy oddalamy się od Jezusa. When we think that we can take care of our own life. Że poradzimy sobie jakoś w życiu. There'll be three attacks will come upon our life, three different ways. Wtedy doświadczamy trzech różnych ataków, trzy różne takie jakby drogi ataku dotykają. I will call them as almost the enemies of your life and your ministry. To możemy nazwać przeciwnicy naszego życia i służby. Amen. Because there is nobody to be with you and hold on to you. Bo nie ma nikogo, kto by cię chronił, kto by był z tobą w tym momencie. Three things you and I will fight in our life. Trzy zmagania, trzy przeciwności, z którymi się musimy zmierzyć. Unless we get victory over this, our life will be in a mess. Jeżeli ich nie przezwyciężymy, nasze życie będzie pełne takiego nieporządku, niepowodzeń. Number one. Po pierwsze. Discouragement. Zniechęcenie. Devil uses it so much against us. Zniechęcenie to jest siła, wróg, który naciska na nas. He will use anything and everything to discourage our hearts. A więc ta siła zniechęcenia próbuje za wszelką cenę doprowadzić nas do stanu rezygnacji. Po drugie, self-pity. Użalanie się nad sobą. Poor me. Jakim biedny ja. Look at me. Popatrz na mnie. I'm no good. Do niczego się nie nadaję. Oh, I messed up everything. Wszystko mi się pokręciło w I'm życiu. A failure. Upadłem. I can't do anything for God. Nic wielkiego dla Boga nie mogę zrobić. Putting yourself down and making feel self-pity. A więc taki stan takiego zniechęcenia w stosunku do siebie. And the third one, i trzecia siła is the fear. To lęk, strach. These three things will destroy our life. Te trzy źródła złe są w stanie zniszczyć nasze życie. You and I must fight against it and get victory over these things. I my musimy się im przeciwstawić, aby mieć w życiu zwycięstwo. I want to look at the story of Elijah. Chciałbym, abyśmy przez moment wrócili do historii życia Eliasza. Elijah did an amazing miracle. Eliasz dokonywał cudów. He brought fire from heaven. On był w stanie sprowadzić ogień z nieba. And he made the sacrifice to be all licked out by the fire. I on spowodował, że ogień od Pana spalił całą ofiarę. He killed 400 prophets on the Baal. On zniszczył 400 proroków Baala. He was there as a strong man. Był przed narodem Izraela silnym bohaterem. But what happened? Ale co się stało? There is a woman by name Jezebel. Pamiętacie, była kobieta Izabel. The wife of King Ahab. Ona była żoną króla Ahaba. And she said like this. I powiedziała tak. Within 24 hours. Za 24 godziny. Before the sun rises tomorrow. Nim słońce powstanie jutro. I will cut the head of Elijah. Ja zetnę głowę Eliaszowi. What happened to Elijah? Co się stało z Eliaszem? Here is a man who brought fire. Oto człowiek, który widział, jak ogień z nieba schodzi. Here is the man who raised the son of the widow from death. Oto człowiek, który modlił się o martwego chłopca wdowy, a on został wzbudzony z martwych. The man who had so many miracles. Wiele cudów widział na swojej drodze. What is happening to Elijah? Co się z nim dzieje w tym momencie? He's running for his life. On ucieka, aby kryć swoje życie. Why?
Because of the fear of Jezebel. Bo oto przyszedł strach przed Izabel. And there he is going and lying under the tree. I czytamy, że leży gdzieś sfrustrowany pod drzewem. What is he saying? Co mówi? He saying I'm no good. Mówi, do niczego się nie nadaje. My life is finished. Moje życie się kończy. The great prophet Elijah. Wielki prorok Eliasz. Because of the fear of the enemy. Bo ten strach wroga go sparaliżował. There he is sitting under the tree. Siedzi pod drzewem. And feeling self-pity. I czuje się taki do niczego. Self-pity, I'm no good. Look at me. Do niczego się nie nadaje. Nic nie mogę zrobić. My life is finished. Moje życie się kończy. I'm the only one. Zostałem tylko jeden ja. You got nobody else except me. Już nie ma nikogo, tylko sam zostałem. He's totally discouraged. Mówi takie słowa zniechęcenia. And God sent his angel, feeds him. A Pan posyła anioła, aby go nakarmił. And God wanted him to walk. I Bóg mówi, powstań, idź. And there God appeared before him. I potem sam Pan objawia się jemu. And God called out because he was inside a cave. Siedział wtedy w jaskini, pamiętacie? And God said, come out of the cave. I Bóg mówi, wyjdź z tej jaskini. I want to talk to you. Chcę z tobą porozmawiać. The voice of God came upon him. The voice of God. Głos Boży zabrzmiał obok niego. And God challenged him. I Bóg zachęcił go. What happened to you, Elijah? Co się dzieje z tobą, Eliaszu? Where is your faith? Gdzie jest twoja wiara? Where is your miracle power? Gdzie jest twoja możliwość czynienia cudów? Where is your trust in me? Gdzie jest twoje zaufanie do mnie? Why are you running for your life? Dlaczego uciekasz? Amen. Amen. You know, it's only God's voice can get us out of our discouragement. Bo to tylko przemawiający Bóg może nas wyrwać ze zniechęcenia. Nothing else can help us. Nikt nie może nam pomóc. Amen. We should start to listen to God's voice. A więc powinniśmy być zawsze wrażliwi na to, co Bóg mówi do nas. I want you to know tonight. Chcę, abyście wiedzieli dzisiaj. Dear friends, no matter how far you run. Że nieważne jak daleko się oddaliłeś. No matter how much you go run away from God. Nieważne jak daleko się oddaliłeś od samego Pana. I want you to know that God will never leave you. Chcę powiedzieć tobie, że Bóg nigdy cię nie opuścił. God will come after you. Bóg idzie za tobą. Because God has got a plan. Bo on ma plan dla twojego and życia. Only his plan will be fulfilled. I tylko jego plan musi być zrealizowany so w twoim życiu. So what happened to the life of Elijah? A więc co się stało z życiem Eliasza? Could not kill him. Izabel nie mogła go zabić. But Isabel fell from the tower and she died on the ground. Ale to Izabel spadła z wieży i rozbiła się na drodze. But what happened to Elijah? A co się stało z Eliaszem? Just like God promised him. Tak jak Bóg obiecał. God sent the chariots of fire. Bóg zesłał ogniste rydwany. And the chariots picked him up. A i te ogniste rydwany zabrały go. And took him alive all the way to heaven. I Eliasz żywcem został zabrany do nieba. He went in his glory. On poszedł do chwały Pana. Amen. Amen. You don't need to live in discouragement. Nie musimy żyć w zniechęceniu. If you are a child of God, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, you don't need to feel self-pity. Nie musisz się użalać nad sobą. You don't need to be frightened of anything in your life. Nie musisz się bać i żyć w strachu. Because God is with us. Bo Bóg jest z nami. Do you believe that? Wierzycie w to? Can you say an amen for możecie that? Możecie powiedzieć amen na to? Amen. Because God is with us. Bóg jest z nami. He can take away the discouragement. On może nas wyciągnąć ze zniechęcenia. On może dać nam odwagę zamiast strachu. On może uczynić nas stojących solidnie zamiast użalających się nad sobą. Amen. Amen. Alleluja. Did you catch any fish? Jesus said. Czy złapaliście jakąś rybkę? Mówi Pan Jezus. No, Lord. Nie, Panie. Nic znów nie złapaliśmy. So Jesus said to them, Jezus powiedział do nich. Get on the boat again. Wsiądźcie do łodzi. And go and launch your net on the other side. I wypłyńcie, aby zarzucić sieć po drugiej stronie. When you go without Jesus, kiedy idziesz z Jezusem. You know what happens? Wiecie, co się dzieje? We always fish on the wrong side. I przepraszam, jeśli nie chodzisz z Jezusem, to zawsze łowisz po złej stronie. So we are fishing on the wrong side. A więc łowisz nie po tej stronie, co powinieneś. There's no fish there. Tam nie ma ryb.
You may be toiling all night, no fish. Możesz siedzieć i czekać na tą rybę całą noc i jej nie ma. Now Jesus is saying to Peter. Jezus mówi do Piotra. On the other side. Zarzuć po drugiej stronie. On the right side. Po tej dobrej, prawdziwej stronie. On the Jesus side. Po stronie Jezusa. Amen. Amen. Hallelujah. We have to start fish according to the word of Jesus. My musimy łowić zgodnie ze słowem Pana. And we know the story again. I znów znamy tą historię z Nowego Testamentu. Miracle take place again. Ponadnaturalna rzecz miała miejsce. They caught the fish full of the net. Wyciągnęli sieć pełną ryb. Amen. It all starts happening when you and I start believing Jesus again. To wszystko ma miejsce, kiedy tak znów naprawdę ufamy Jezusowi. I don't know why I'm preaching this tonight. Ja nie wiem, czemu ja o tym mówię dzisiaj. I'm talking to somebody in this church. Ja czuję w moim sercu, że do kogoś mówię Maybe w tym I'm talking kościele. To a few people in this church. Może do paru osób. Maybe I'm talking to several people here. Nie wiem do ilu, ale do kogoś mówię. Maybe you're going through a discouragement in your life. Może jesteś zniechęcony w swoim życiu. Maybe you're feeling self-pity. Może użalasz się nad sobą i nad swoim Maybe losem. Heart is full of fear. Może jesteś przejęty lękiem i strachem. And your life is empty. Może czujesz się taki pusty wewnątrz. No matter whatever you're doing in your life. Nieważne co dzieje się w twoim życiu. You're not getting any fruit in your life. I w tym co się dzieje nie ma żadnego owocu. But tonight the word of the Lord is coming to you. Ale dzisiaj słowo od Pana przychodzi do ciebie. Because Jesus is coming on the bad day. Bo Jezus pojawia się w twoim złym dniu życia. He enjoys to come to meet you. On your bad day. On kocha to, lubi to, aby przychodzić do ciebie w tym złym dniu. Because he can change it. Bo on zmienia zły dzień. He can make the bad day to become the best day in your life. On może zamienić zły dzień w najlepszy dzień twojego życia. Hallelujah. Hallelujah. Are you going through a bad day tonight? Czy masz taki zły dzień dzisiaj? Jesus says we're changing the course. Oto Pan Jezus mówi, zmieniamy kierunek. You've been fishing on the wrong side. Łowiłeś nie po tej stronie, co powinieneś. You're doing the things in the wrong way. Robiłeś rzeczy, których robisz nie powinieneś. You're trying everything on your own. Próbowałeś wszystko zrobić o swoich siłach. Stop doing it. Zatrzymaj się. Believe me. Uwierz mi. Put your net on the right side. Rzuć sieć na drugą stronę. Put your net on the Jesus side. Rzuć sieć na moją stronę. Things will start to change. I wszystko się zaczyna I'm zmieniać. I'm giving you a word of prophecy today. Przynoszę słowo prorocze dzisiaj. Take it as a prophecy in your life. Weźcie to jako prorocze słowo do swojego But everyone życia. Is struggling in your life tonight. Że jeśli są zmagania i jeśli ciężko w życiu. Everyone is feeling so empty within yourself. Czujesz się taki pusty wewnątrz i nic nie masz w rękach. Everyone feels your life is a struggle. Czujesz, że twoje życie to same zmagania. The word of the Lord is coming to you. Słowo od Pana przychodzi dziś Jesus do ciebie. Jesus is coming into your life. Pan Jezus jest w twoim życiu. He knows it is your bad day. On wie, że masz zły dzień. But he will not leave you alone. I on nie zostawi ciebie he samego. Say, I'm coming here. Mówi, ja przychodzę do ciebie I'm ponownie. I'm going to come and be with you. Ja przychodzę, aby być z tobą. When Jesus comes, kiedy Jezus przychodzi, bad day will become good day. Zły dzień zamienia się w dzień dobry. When Jesus comes, kiedy Jezus przychodzi, your faith will rise within yourself. Znowu rośnie w nas wiara. And the supernatural miracle will start taking place. I zaczynają się dziać rzeczy ponadnaturalne. Are you ready for a supernatural tonight? Jesteście gotowi na to, by oglądać ponadnaturalne rzeczy Are you w swoim ready for życiu? A blessing in your life tonight? Aby przyszło ponadnaturalne błogosławieństwo Are you Pana? Ready for a healing in your life tonight? Może potrzebujesz uzdrowienia dzisiaj. God will take away your discouragement. Bóg chce zabrać twoje zniechęcenie. All the fishes are ready to come. Oto ryby gotowe są, aby je wyłowić. The supernatural is about to happen in your life. Ponadnaturalne rzeczy mogą mieć miejsce w twoim życiu. Hallelujah. 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 Faith will take you to the supernatural. Wiara przenosi nas w ten ponadnaturalny wymiar. Amen. Amen. Faith will take you and align you with God. Wiara łączy nas z Bogiem. Faith will take you to a closer relationship with Jesus. Wiara zabiera nas bliższe relacje z Jezusem. All we need to do is start believing Jesus again. Musimy wierzyć Jemu ponownie. Never say he won't help me. Nigdy nie wypowiadaj takich słów, on mi nie pomoże. Never say that he doesn't care. Nigdy nie mów, on się nie troszczy. Never say I'm all alone. Nigdy nie mów, jestem sam. Never say this is my life. Nigdy nie mów, to jest mój ciężar. Never say nothing is going to change. Nigdy nie mów, nic się nie zmieni. But listen to me tonight. Posłuchaj mnie dzisiaj.
Abraham from all the way from India. Bóg posłał pastora Abrahama z dalekich Indii. And this is a message for you tonight. I to jest słowo dla was dzisiaj. Things are about to change. Że wszystko ulegnie zmianie. Bad day is going to change. Zły dzień się zamieni w dobry. Your emptiness is going to change. Twoja pustka, którą masz, zamieni się w pełnię. Your financial problem is going to change. Twoje problemy finansowe ulegną zmianie. Your physical problem will be changed. Twoje dolegliwości ciała ustąpią. Why? Dlaczego? Jesus said, I have come. Bo Jezus mówi, ja jestem. I'm here in your bad day. Ja jestem w twoim złym dniu. Do you believe that? Wierzysz to? Do you believe it? Wierzysz? You look so serious. Wyglądasz tak poważnie. You look like, no, I don't think he's coming. Tak jakbyś chciał powiedzieć, nie myślę, że przyjdzie. I'm shouting and screaming and you're thinking, why is he shouting like that? Ja tak głośno mówię, a ty myślisz, co on tak głośno się tu wyraża. You know why I'm shouting? Wiecie, dlaczego tak głośno because mówię? Because I'm excited. Bo jestem podekscytowany. I'm shouting because my Jesus will keep his word. Ja mówię głośno, bo jestem pewny, że Jezus jest wierny swojemu słowu. I'm shouting because the blessing is coming into your life tonight. Głośno to podkreślam, bo błogosławieństwo przychodzi do waszego życia. Amen. Amen. Jesus changed the name of Simon. Pan Jezus zamienił imię Szymona. And he made him Peter. I dał mu imię Piotr. Now, the last conversation with him. I teraz ma miejsce ostatnia rozmowa Piotra z Jezusem. He's calling his old name. Jesus is calling his old name. Pan Jezus woła go starym imieniem. He says, Simon. Pan Jezus mówi do niego, Szymonie. Jesus, you made his name Peter. Panie Jezu, ty przecież dałeś mu imię Piotr. Why are you calling him Simon? Dlaczego wołasz go Szymonie, synu Jana? Simon, son of Jonah. Szymon, syn Jana. What did Jesus say? Co Pan Jezus mówi? I'm starting all over again with him. Mówi, Szymonie, zaczynamy wszystko od nowa. 3.5 years of God. 3.5 roku minęło. I suffered, I died, and I rose again. Ja cierpiałem na krzyżu, umierałem i zmartwychwstałem. And look at him, he has gone for fishing. A popatrzcie na niego, poszedł z powrotem do łowienia ryb. Amen. I want you to know that Peter has got two personalities. Chcę wam pokazać, że Piotr miał dwie osobowości. Number one. Pierwsza. His name is Peter. To osobowość Piotra. Which means solid rock. Czyli solidna skała. The other name, a drugie imię, is Simon. To Szymon. Which means like a little reed that will be floating in the wind. Reed. To tak jak małe źdźbło. And like a grass, you know. Jak trawa, jak źdźbło trawy, które jest poruszane przez wiatr. So here's the solid rock. A więc po jednej stronie mamy taką solidną skałę. Here is a shaking little grass. A po drugiej stronie mamy taką trzcinę, która tak się chwieje. Right through the time that he was with Jesus. I przez cały czas, gdy był z Jezusem. He will always show both these personalities. Cały czas przez 3.5 roku pokazuje imagine, te dwie osobowości. Imagine Jesus walking on the water. Pamiętacie, Pan Jezus idzie po wodzie. So he said from the boat. A więc on jest w łodzi. Lord, if it is you, Panie, jeśli to jesteś ty, I want to walk with you. Chcę chodzić z tobą. Jesus said, come on. Pan Jezus mówi, dobrze, so chodź. Peter gets out of the boat. A więc Piotr wychodzi z łodzi. Peter walks on the water. I Piotr idzie po wodzie. In the middle of that, what happened? I po środku tej drogi suddenly Peter became Simon. Oto Piotr nagle staje się Szymonem. Fear came into his heart. Strach opanowuje jego serce. He was frightened of the waves. Oto przerażony jest. And then he started drowning in the water. I zaczyna tonąć. Peter walked on the water. Simon drowns in the water. Piotr chodzi po wodzie, Szymon topi się. Amen. Jesus asked his disciples like this. Pan Jezus pyta uczniów. This is another incident. Oto inny incident. And he said, what do the people think about me? Co ludzie myślą o mnie? And they said, somebody say Elijah. No, mówią, że ty Eliaszem jesteś, prorokiem. Somebody say John the Baptist. Jesteś Janem Chrzcicielem. And but it's Jesus, but what do you say? Ale Pan Jezus pyta, ale co wy myślicie, kim ja jestem? So Peter says. A więc Piotr mówi. Lord, you are Christ, the Son of the Living God. O Panie, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. And Jesus said. Jezus mówi. Hey, this is not the flesh and blood that shown you. O, to nie krew i ciało ci objawiły. But this is my
Father in heaven has given the revelation. To mój Ojciec w niebie dał ci to poznanie. Amen. Amen. That is Peter. Oto Piotr. Peter had the revelation of Jesus. Oto Piotr ma objawienie Jezusa. And in the same chapter, i w tym samym rozdziale, as you go down, w Ewangelii Mateusza, gdy idziemy dalej, Jesus was saying how he's going to suffer and die. Pan Jezus opowiada uczniom, jak będzie cierpiał i jak musi umrzeć. Now the same Peter became Simon. I oto Piotr znowu jest Szymonem. Now he's taking him out, bierze Pana na bok and he's rebuking him. I napomina go. It should not happen to you. To nie może się stać. Don't you talk like this. Nie mów tak. So Peter became Simon. Znowu Piotr jest Szymonem. Peter had the revelation of Jesus. Piotr ma objawienie Jezusa. Now Simon is rebuking Jesus. A Szymon napomina, karci Pana. Let me take you to one more incident. Jeszcze jeden incydent. Now Jesus has taken Peter, John and James to the Mount of Transfiguration. Oto Pan Jezus zabiera Piotra, Jana, Jakuba na górę przemienienia. And there he revealed himself in his glory. I oto Pan objawia się im w swojej chwale. And they saw the glory of Jesus. I widzą chwałę, jaką ma Jezus. Peter saw the glory of Jesus. Piotr widzi chwałę Jezusa. That was Peter. Piotr. Afterwards, Simon, a potem he becomes Simon. Znowu jest Szymonem. And he said, let us build three tabernacles. O, zróbmy sobie tu trzy namioty. Let us sit around here. Posiedźmy tutaj. He lost the sight of the glory and he's planning something of the earthly things. Oto utracił już obraz chwały Jezusa i planuje coś ziemskiego. And that is what Peter was trying to do. I zawsze ludzie podobnie czynią. Amen. Amen. But here we come to the story here. Ale my wracamy do naszej historii. And he calls him Simon. Mówi do niego Szymonie. Hey Simon. Szymonie. Amen. Szymonie. You know, I want you to know that Jesus is telling Simon that even in your failure, I want to use you. Ja myślę, że Pan Jezus mówi do Szymona, nawet jeśli się potknąłeś, to ja chcę ciebie użyć. Here he says, I want you to feed my lamb. Bo powiada do niego, paś owieczki moje. I want you to feed my sheep. Paś i karm moje owce. Though you denied me before a servant girl. Nawet jeśli zaparłeś się mnie przed tą służącą. The Simon attitude comes to you again and again. Ten jakby stan Szymona powtarzał się w tobie i powtarzał. It shows the failure in your life. Pokazałeś, że zawodzisz. But Jesus said, but I still want to use you. Ale Pan mówi do Szymona, ja ciągle chcę ciebie użyć. You know, my dear brothers and sisters, bracia i siostry, that gives us some hope. To daje nam nadzieję. Because many times we have failed Jesus. Bo wiele razy my też zawodzimy. Many times we have gone and done our own thing. Bo wiele razy robimy rzeczy po swojemu. But even in the middle of a failure, i nawet po środku naszego potknięcia, Jesus will come and say, hey, I still want to use you. Pan Jezus chce przyjść do nas i mówić nam, ciągle chcę cię użyć. Amen. Amen. We should learn to follow Jesus. Musimy uczyć się podążać za Jezusem. Follow him by his love. Podążać za jego miłością. That is what I want to say here. Jesus said, do you love me more than all this? Pan Jezus pyta Szymona, czy kochasz mnie niż ci pozostali, he bardziej asked, niż ci pozostali. Three times he asked. Trzy razy pyta. Do you love me more than all this? Czy ty miłujesz mnie więcej niż ci pozostali? And every time Peter answered. I za każdym razem Piotr odpowiada. Yes, Lord, I love you. Tak, Panie, kocham cię. But the problem of there is a gap between what Jesus was asking and what Peter was answering. I kiedy tak patrzymy uważnie na tę sytuację, to między tym, co Jezus pyta, a co odpowiada Piotr, jest jakby próżnia. When Jesus was asking about the love, kiedy Jezus pyta o miłość, he was asking him about the agape love. On pyta go o miłość agape. The agape godly love. To miłość pochodzącą od Boga. Agape, the unconditional love. Miłość bezwarunkową. So Jesus is asking Peter. A więc Jezus pyta Piotra. Do you love me with agape love? Czy kochasz mnie agape, miłością agape? So Peter is answering. A Piotr odpowiada. Yes, Lord, I love you with the filial love. Tak, kocham cię miłością filio. Filio is a filio, human love. Przepraszam, filio.
It is a relational love. To jest miłość relacyjna. It is an emotional love. To jest miłość emocjonalna. That is a human thing. To jest coś ludzkiego. So God, Jesus is asking, a więc Jezus pyta, do you love me with a godly agape love? Czy kochasz mnie tą miłością Bożą agape? And Peter says, a Piotr mówi, Lord, I love you with a filial love. Panie, miłuję Ciebie, kocham Ciebie tą miłością filial. I love you the human relational love. Tą miłością relacyjną. Jesus said, no, no, no. Jezus mówi nie. So he's asking second time. Pyta drugi raz. Hey, do you love me? Czy miłujesz mnie? I'm not talking about the filial love. Nie mówię o miłości fileo. Do you love me with agape love? Czy kochasz mnie miłością agape? Peter did not get it. Piotr jeszcze nie, tego nie otrzymał, said, yes, nie zrozumiał. Yes, yes, Lord, I love tak, you. Tak, Panie, ja Ciebie kocham. I love you with a filial love. Kocham Cię tą miłością fileo. He said, no, 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 we'll try again. Jeszcze raz. That's the third time. I zapytał trzeci raz. Do you love me with agape love? Czy mnie miłujesz miłością agape? Suddenly it dawned on Peter. I nagle oświeciło Piotra. Oh, he is not asking about the love that I have. To nie chodzi o miłość, którą ja mam, tą ludzką, relacyjną. He is asking about the agape love. On pyta o tą miłość agape Bożą. He suddenly realized he needs to love Jesus with agape love. I rozpoznał, odkrył, że ma kochać Jezusa miłością agape. Amen. Amen. And second thing is we have to learn to follow Jesus in our obedience. Po drugie, musimy nauczyć się podążać za Jezusem w posłuszeństwie. Obedience are in two different ways. Mamy być posłuszni na dwa sposoby. One is you obey according to your desire. A więc jesteś posłuszny zgodnie ze swoimi pragnieniami. That is very easy to do. I to jest bardzo łatwe. But the other one is against our desire. Ale drugie posłuszeństwo jest wbrew moim pragnieniom. We don't want to do it. My nie chcemy czegoś zrobić, but we decide to obey. Ale decydujemy się być posłusznymi. The typical picture was Jesus in the Garden of Gethsemane. Pan Jezus jest w ogrodzie Getsemane i tu mamy taki obraz tego. It was such a painful thing for him. To było coś bolesnego, coś trudnego dla niego. There was a fight between him and the will of God. Jest walka wewnątrz między wolą Bożą a jego uczuciami. His desire was the cup should be taken away from him. On wręcz chciał, aby ten kielich, który miał wypić, odjęto od niego. Take away the cup from me. Zabierz ten kielich. And then he says, wtedy mówi. He comes to the real obedience. Wtedy wchodzi w to posłuszeństwo wbrew swojej woli. Obedience against his own will. Swoich pragnień, swojego pragnienia, swojej woli. And he says, Lord, i mówi, Panie, Father, Ojcze, but let it be according to your will. Niech będzie tak, jak Ty chcesz. Niech będzie Twoja wola. Amen. Amen. That is the biggest challenge in our life, to obey him even against our own desire. To jest największe posłuszeństwo wbrew naszym pragnieniom. Well, you have been all sitting and thinking, when is he going to finish? Może myślicie, kiedy on skończy? He keeps on preaching. Ciągle głosi. So maybe we should finish, don't you think? A więc będziemy kończyć, prawda? Let us close the Bible. A więc zamykam Biblię. Are you happy now? Szczęśliwi? Okay. Oh. He has closed the Bible. That means preachers will start finishing. A więc zamknął Biblię, będzie kończył. And this is just to make you feel good, that's all. Zamknąłem Biblię, abyście się dobrze poczuli. Amen? I got a little bit more to say. Bo jeszcze króciutko coś powiem. But closing the Bible will help you to open your heart. Bo gdy zamykam Biblię, to wasze serca się otwierają. Amen? Amen. Hallelujah. And the last thing is to you should focus the vision of your life. Musisz trzymać się wizji dla swojego życia. What is your vision? Jaką masz wizję dla swojego życia? Jesus put it before him. This is what will happen to you at the end of your life. Jesus told him. Pan Jezus powiedział jemu. He said, you will go through struggles, sufferings, but you will build my church. Pójdziesz przez drogę doświadczeń, cierpienia, ale będziesz budował mój kościół. But in between there was a little problem. Ale pomiędzy tym był mały problem. Because John was standing there. Jan był obok. So the conversation became like somebody is not going to die. A więc rozmowa między uczniami doszła do takiego punktu, że stwierdzili, ktoś nigdy nie umrze. Jesus said, if he is going to be alive until I come back, what is your problem? I Pan Jezus powiedział, jeśli on ma żyć, aż ja powrócę cały czas, to nie wasz problem. Now Peter got distracted again. I Piotr znowu ma takie zamieszanie w głowie. Jesus told him what to do.
Pan powiedział, co ma czynić. Feed my lambs. Paść moje owce. Feed my sheep. Karm moje owce. Feed my sheep. Karm moje owce. But now Peter says, i Piotr mówi, I want to know what about him. A ja chcę wiedzieć, co będzie z nim. What about this man? Co będzie z tym człowiekiem? And Jesus got a little bit upset. I Pan Jezus no nie był zadowolony. Pan Jezus mówi, po co ci to wiedzieć? Ty idź i wykonaj to, co ci zleciłem. Many times we get distracted because of our insecurity in our life. Czasami czujemy się niepewnie, bo jesteśmy tak, nie czujemy się bezpiecznie w naszym życiu. We don't think about ourselves, but we worry about other people. O, zaczynamy wtedy myśleć o innych ludziach. Jesus is saying, you go and do your work for which I have called you. And Pan I mówi, ty wykonuj to, do czego cię powołałem i o to się troszcz. And I will bless you. A ja ci będę błogosławił. Amen. Amen. The Lord will lead us and guide us. Bo Pan obiecał nas prowadzić i strzec. Number one, we should learn to love Him with an agape love. Po pierwsze, mamy kochać miłością agape, Bożym rodzajem miłości. We should be a man and a woman of faith. Mamy być mężczyznami i kobietami wiary. Obey Him even against our desire. Być posłusznym Jemu, nawet jeśli to nie jest zgodne z naszymi pragnieniami. And focus on our vision, and we will never fail. I mamy trzymać się wizji naszego życia, którą Bóg ma dla nas, a wtedy nigdy się nie potkniemy.